26 grudnia 2021 roku. Jarosław Siedlecki stanowczo odcinał się od destrukcyjnych działań tzw. kamratów pod egidą Hany Banany. W trosce o swoje dobre nazwisko nie chcę być kojarzony ze środowiskiem osób o wątpliwej reputacji, którzy podejrzani są o zatajanie przed Urzędem Skarbowym dochodu przekraczająco 100 tysięcy złotych. Dla przypomnienia, powyższe środowisko do dnia dzisiejszego nie rozliczyło się z różnych zbiórek, a żaden z darczyńców nie doczekał się jakiegokolwiek potwierdzenia wpłaty. Również protestuję przeciwko okrutnemu zaszczuciu przez to środowisko Radia Kamrackiego, tylko dlatego, że dociekali się prawdy i mieli wątpliwości względem działań tzw. hetmanki, która zatajała informacje przed kamractwem z całej Polski. Ponadto w minionych tygodniach wyraźnie odciąłem się od tych ludzi i nie chcę być dłużej kojarzony z oszustami. Jestem za stabilnie rozwijającą się Polską, otwartą dla wszystkich ludzi, i nie popieram aktu spalenia traktatu kaliskiego przez Wojciecha Olszańskiego, Ludwiczka Osadowskiego i ruskiego agenta Macieja Poręby. Z poważaniem, niezależny działacz Radosław Siedlecki. Pozdrawiam Was, moje drogie i moi drodzy, i do usłyszenia.